Siema wszystkim, pozdrawiam. Tak jak obiecałem, szybki update tego, co tutaj wydarzyło się przez ostatnie 3 dni. Wszystko jest według planu. Jak na razie prawdopodobnie skończymy już to w środę, w następnym tygodniu, więc kontynuuję. Tak jak widzicie, te miejsce tam, te czarne, ten daszek, wentylacja, tu już skończone. Jest to ten cały element dobudowany, który stworzył nam miejsce na prysznic w tym pokoiku. Pada od kilku dni, więc już zdążyliśmy sprawdzić dach, nic nie cieknie, wszystko jest cacy. Wchodząc do łazienki, widzicie, już hydraulika jest doprowadzona, to wszystko jest zasłonięte przez szafkę, więc nic nie widać. Szafka jest trochę skomplikowana, bo europejski standard i trapu przyszedł, i wody. Więc musieliśmy sobie to pokombinować. Podłoga wstępnie już jest zrobiona, pójdzie tu jeszcze nowa, druga płyta. Tam zostanie przyklejony brodzik po montażu, już po tym, po poszpachlowaniu drugi raz tych wszystkich łączeń, przy szlifowaniu, więc zamontujemy go praktycznie na sam koniec. Myślę, że już nawet po położeniu płytek, ze względu na to, żeby było bezpiecznie, nie musimy po nim chodzić. Zostanie tylko wtedy montaż i montaż prysznica. Bateria, jak widzicie, już częściowo jest schowana. Zostanie nam tylko po położeniu płytek zamontować plate. Prysznic jest wyciągnięty pod samą górę, do samego sufitu. Pójdzie później tylko deszczownica, zamontowanie na sam koniec, więc pierdół. Kibelek, waste jest zamontowany, kibelek będzie rogowy, więc dlatego tam jest tak blisko. Woda już jest też doprowadzona, wszystko sprawdzone. Montaż pod szafkę jest też już przygotowany, więc zostało naprawdę niedużo tutaj, żeby to skończyć. W poniedziałek nas co prawda nie ma, więc nie możemy sobie poradzić. Pewnie zapytacie, jak my to poradzimy sobie z tym brodzikiem i jak podłączymy waste. Więc już tłumaczę, my sobie przygotowaliśmy już tutaj wstępnie płytę, którą nie przykręciliśmy, to jest podłoga, którą widzieliście wcześniej. Tam już jest wyprowadzony waste, zostanie nam tylko podłączenie flexi. Flexi rura już jest przygotowana do brodzika, więc będzie sacy. Naprawdę zmieniło się to miejsce z ostatniego filmiku diametrycznie. Trzy światełka, szybko. Trzy nowe spotlighty, jak widzicie, w nowych miejscach. Raz, dwa, trzy. Tam jeszcze będzie dziura zrobiona na ekstraktor. Ten cały wyciąg, do którego widzieliście kratkę na zewnątrz. Już rura jest schowana nad sufitem, więc wszystko jest przygotowane. Tu w pokoju nic tak naprawdę nam nie zostało, oprócz pomalowania, więc jest cacy. A jeszcze chyba z tego całego update'u, który nie widzieliście, no to heater. On wcześniej stary był na tamtej ścianie, dlatego ta ściana jeszcze wygląda jak wygląda, trzeba będzie ją poprawić. Zamontowaliśmy nowy z zbiornikiem ciśnienia, także wszystko jest podłączone, sprawdzone, ładnie hula, jest ciepła woda i ciśnienie dochodzące do prysznica jest też dobre. Także udało nam się, jest trochę pracy zrobionej przez kilka dni. I tyle, jesteśmy bliżej końca niż dalej, trochę było przygód. Od samego początku, jak mówiłem, mały projekt, a co róg coś nowego, nie? No i mówię, daszek sprawdzony, bo pada, więc żadnych przecieków nigdzie nie zauważyliśmy. Suchutko, cieplutko się zrobiło. Zupełnie inaczej teraz wygląda ten cały pokój na ogrodzie, bo dostał tak naprawdę łazienkę, a miał tylko wcześniej kibelek i umywalkę, także no jesteśmy na dobrej drodze, aby zrobić mały tu improve. Będzie ten pokoik mógł być wynajęty lub, nie wiem, gościnnie używany przez ludzi niezależnie od głównego domu, także tyle. Pozdrawiam i do następnego. Hej!